Cześć, to znów ja, czyli wasz ulubiony youtuber z najlepiej wyrzeźbionymi bicepsami. Witam serdecznie, w dzisiejszym odcinku będzie mocne jak ten biceps Porsche 911. Kupując auto z Niemiec macie trzy opcje. Albo kupujecie auto absolutnie bezwypadkowe, perełkę, albo kupujecie auto bezwypadkowe, które jednak było powypadkowe. Trzecia opcja to po prostu przyjechać i kupić coś rozbitego, albo lepiej leciutko stłuczonego, gdyż wiem, że takie są wasze preferencje. Tak więc, panie i panowie, w dzisiejszym odcinku lekko stłuczone Porsche 911. Zapraszam. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest model o oznaczeniu Carrera S generacji 997, która była produkowana od 2004 do 2012 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej rzeczy na temat powstania tego modelu, zapraszam do klipu z wersją coupé, który pojawił się na moim kanale kilka miesięcy temu. Link w opisie pod filmem oraz na końcu tego odcinka. To, co stoi przed wami, zostało wyprodukowane w 2006 roku. Po drodze, w trakcie życia generacji 997, w 2009 był lifting, ale to jest temat na inny odcinek, zarezerwowany dla wersji poliftowej. To, co stoi przed wami, to jak powiedziałem, jest S-ka. Tutaj był większy silnik, gdyż standardowa Carrera z tamtych lat miała jednostkę o pojemności 3,6, tutaj jest 3,8. Jest to silnik nowej generacji. Dla kontrastu 3,6 w standardowej Carrerze zostało po prostu przejęte po ostatnich latach produkcji modelu 996. Dodatkowo SK ma jeszcze sportowe zawieszenie oraz sportowy układ wydechowy, który za chwilę będziecie mogli usłyszeć. Silnik w tej wersji rozwija 355 koni mechanicznych mocy, ma 400 Nm momentu obrotowego i praktycznie dysponuje identycznymi parametrami, jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość maksymalną, jak wersja coupé. Przyspieszenie do pierwszej setki 4,9 sekundy, prędkość maksymalna 293 km na godzinę. I to naprawdę robi wrażenie w czasach, gdy wielu producentów ogranicza te prędkości maksymalne do 250. Tutaj Porsche miało się czym pochwalić. Wariant Cabrio waży 1505 kg w porównaniu do 1420, które waży wersja coupé. I tutaj jako ciekawostkę powiem wam, że Porsche, rozpoczynając pracę nad modelem 997, rozpoczęło je od projektowania kabrioleta. Stwierdzono, że gdy zrobi się porządne, sztywne cabrio, nie będzie wtedy problemu ze zrobieniem dobrego coupé. Jeśli chodzi o wyposażenie tego egzemplarza, najważniejsze jest to, że jest tutaj składany dach. Zaraz go oczywiście złożymy, ale tak na serio, są tutaj ksenony oraz dobry zestaw audio marki Bose. Tak więc myślę, że to jest moment, abyśmy zajrzeli do środka. I jeszcze jeden bardzo ważny element, jeśli chodzi o wyposażenie, skrzynia manualna o 6 przełożeniach. Wiem, że wielu fanatyków Porsche, zwłaszcza 911, uwielbia manualne skrzynie biegów, tak więc tutaj będziecie zadowoleni. Dodatkowo możecie złożyć sobie dach, czuć się dosłownie wtopieni w naturę, gdy będziecie jeździli po jakichś górskich, krętych drogach. Do waszych uszu będzie docierał niesamowity dźwięk z tego 6-cylindrowego boksera. A jeżeli staniecie gdzieś sobie na jakimś postoju, możecie sobie włączyć muzyczkę z hardkorowego zestawu audio Bose, tak żeby was wszyscy widzieli i słyszeli. km to przebieg tego samochodu w tym momencie. Z ciekawości sprawdziłem kilka numerów WIN 911 oferowanych na sprzedaż w Polsce i znalazłem m.in. coś takiego. Na pierwszy rzut oka ten samochód wygląda ok. Miernik lakieru prawdopodobnie nic by nie wykazał, ale
w dziale uszkodzenia znalazłem informację, że możliwy typ uszkodzenia to woda. Czyżby ten samochód był popowodziowy? Może wskazywać na to również cena. Ten samochód był wcześniej wystawiony za 20 tysięcy dolarów, a to jest o ponad połowę mniej niż najtańsza 911 z tego roku wystawiona w tym momencie na sprzedaż w Stanach, a ten samochód jest właśnie ze Stanów. Dla przykładu sprawdziłem jeszcze jedną 911, tutaj szacowany koszt naprawy to 30-40 tysięcy dolarów, ale osobę z ubezpieczalni prawdopodobnie poniosła fantazja, gdyż możliwy typ uszkodzenia to grat. Patrząc na zdjęcia, ten grat musiał być wielkości arbuzów. Jeżeli świadomie kupujecie powypadkowe auto, to czemu nie? Ale jeżeli szukacie czegoś bezwypadkowego, sprawdzajcie numery VIN, jak to robić. Link jest w opisie pod filmem. Dach złożony, za chwilę pokażę Wam dokładniej uszkodzenia tego egzemplarza, ale wróćmy jeszcze do wnętrza, pokażę Wam ewentualne zużycie. Rozpoczynając od boczka siedziska, to jest naprawdę w ładnym stanie, nic nie jest wyślizgane, tym bardziej nie wychodzą żadne nitki. Siedzisko, no ma raptem takie drobniutkie oznaki zużycia, tutaj nie ma nic poważnego. Boczek oparcia natomiast już tam jakieś ślady zużycia na sobie ma. Tutaj jak widzicie są takie malutkie odpryski, no ale to są drobne elementy, którym się trzeba przyjrzeć. Cała reszta wygląda w porządku, tym bardziej fotel pasażera. O właśnie, przejdźmy na tamtą stronę. Jak możemy zauważyć, jakieś powodzenie kierowca tej 911 miał. Tutaj na boczku siedziska widać oznaki zużycia, przy czym cała reszta, boczek oparcia, wyglądają w porządku. Naprawdę, auto jest czyste i zadbane, tak na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ładnie. Sprawdźmy teraz, jak otwiera się schowek. Troszeczkę powoli, dobrze, że ma amortyzację, ale mógłby troszkę szybciej. Cóż tutaj jest? Książka serwisowa, a jakże położę ją tutaj w cieniu, aby wszystko można było lepiej dojrzeć. Tak więc zaczynamy od wklejki sprzedawcy. Wygląda na to, że auto pochodzi oryginalnie z Holandii. Zostało sprzedane w marcu 2006 roku. A tutaj macie numer VIN, który pokrywa się z numerem VIN umieszczonym na słupku za drzwiami. Wracając do książki i do przeglądów, tutaj widzę, są jakieś pieczątki na górze, ale bez oznaczonej daty. Pierwsza data w zasadzie to 2011 rok, 64 tysiące przebiegu. Następnie 13 rok 121 tysięcy, 17 141 i tutaj mamy jeszcze dwa wpisy. 2018 przy przebiegu 147 tysięcy oraz 19 przy 155. Przejdźmy teraz do uszkodzeń. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to przesunięte końcówki układu wydechowego. Te po prawej stronie są w normalnej pozycji, tak jak powinny być. Te po lewej zostały przesunięte od tego uderzenia. Uderzenie uszkodziło również zderzak. Jest on pęknięty w kilku miejscach, jest on naturalnie porysowany. No jak widzicie, brakuje tutaj lampy. Jest tutaj jeszcze jakaś końcówka z wtyczką, jakiś metalowy pasek, tutaj z tego co widzę zaczep jest zerwany, no zderzak oczywiście nie siedzi równo, tak więc patrzcie, oceniajcie, jeżeli znacie się na 911-kach. Tutaj dodatkowo klapa ma małą wgniotkę i rysę. To jest raczej mała ustereczka, tutaj możecie dojrzeć całą resztę jak wygląda z tej perspektywy. Spoglądając w okolice silnika zauważyłem kartkę z wymiany oleju 2019 rok, następna wymiana we wrześniu 2020. Tutaj jest jeszcze informacja o płynie hamulcowym, do wymiany będzie w 2021 roku. No i troszeczkę niżej widzimy pojemność tego silnika oraz logo KNN, tak więc mamy tutaj sportowy filtr powietrza KNN. Rzućmy jeszcze okiem pod samochód, jak to wygląda z tej perspektywy. No jeżeli zastanawiacie się, jak otworzyłem tą klapę, no to spieszę z wyjaśnieniem. Przycisk do jej otwierania znajduje się tutaj, tym natomiast otwieramy maskę, pod którą znajduje się, jak to bywa w Porsche, bagażnik. Otwieramy sezam, no i spójrzcie, przyznam, że jest dosyć głęboko. Czy kickster się zmieści, to nie wiem, ale syta walizka na pewno tutaj wejdzie.
Przy okazji zauważyłem jeszcze wklejkę odnośnie serwisu klimatyzacji, który odbył się we wrześniu 2019. Spoglądając na drzwi, sprawdzając ewentualne zużycie, nic złego tutaj nie zauważyłem. To wszystko jest utrzymane w bardzo dobrej kondycji. I co ciekawe, spójrzcie na to wykończenie. Ten przyjemny materiał, który znamy z innych starszych modeli Porsche, no i ze starych Mercedesów. To naprawdę jest miły dodatek. Dla ciekawskich, obręcze na tej 911 mają 19 cali. Rozmiar ogumienia z przodu to 235x35, natomiast z tyłu 295x30. Ale dzisiaj ciepło, 33 stopnie w cieniu, tak więc przechodzę już do podsumowania. Gdy ten samochód był nowy, jego salonowa cena wynosiła 102 tysiące euro. Oczywiście mówię o wariancie Cabrio Carrera S z manualną skrzynią biegów. W tym momencie po 14 latach auto jest znacznie tańsze, jest wycenione na 29 tysięcy 900 euro. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie. Ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Ponownie, mam nadzieję, w podkoszulku. No, garnitura przy tych temperaturach nie będę ubierał. Trzeba opalać te bicepsy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.